Uwaga! Wakacyjna promocja w sklepie Jubiler Monika. Biżuteria srebrna za połowę ceny. Oryginalna biżuteria Pandora do 30% taniej, a złote obrączki z 35% rabatem. Wakacje, złote pierścionki, łańcuszki 40% taniej. Nie przegap okazji. Biżuterię złotą i srebrną u nas kupisz najtaniej. Warto skorzystać. Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. U nas znajdziesz szeroki wybór kostki brukowej renomowanych producentów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Zakład Opieki Zdrowotnej Dentix w Kaliszu oferuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej, chirurgii stomatologicznej, endodoncji oraz wybielania. Wykonujemy również usługi z zakresu protetyki, protezy całkowite, częściowe, korony i mosty porcelanowe. Dentix działa już od 2 dekad, w tym roku świętujemy 20 urodziny. Dziękujemy za zaufanie. Przyjęcia w ramach NFZ oraz wizyty prywatne. Dentix Kalisz, ulica Lipowa 18. Sezonowa promocja Meble bez VAT-u w salonie Goldmeb w Kaliszu. Meble pokojowe tworzą klimat każdego salonu czy też pokoju przeznaczonego do relaksu. Możliwość własnej aranżacji przestrzeni z doborem dodatków sprawia, że każde wnętrze z naszymi meblami nabiera wyjątkowego kształtu. Meble do pokoju firmy Goldmeb to bogata oferta skierowana do najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę, funkcjonalność, dobry design oraz przede wszystkim jakość. Design i styl cieszą oko i sprawiają, że nasze meble będą prawdziwą ozdobą Twojego mieszkania lub domu. Bezpłatnie doradzimy, przygotujemy projekt i wizualizację 3D. Zapraszamy do naszego salonu przy Alei Wojska Polskiego 138 oraz w każdą niedzielę na giełdę samochodową. Jest środa, 3 lipca, Sylwester Michałek, pora na magazyn miejski. Na początek sprawdźmy, o czym dziś będziemy mówić. W Kaliszu będzie działać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To jest element potrzebny, konieczny i wręcz niezbędny, żebyśmy mieli czyste środowisko, żeby obywatel nie był zmuszany wywozić gdzieś w niedozwolone miejsca swoich odpadów. Uratowali tonącego 50-latka. Okazało się, że 50-latek był pod wpływem alkoholu. Po badaniach na szczęście okazało się, że nie stało się nic mu poważnego, trafił pod opiekę najbliższej rodziny. Ekorekreacja, kajakiem popływasz za darmo, jeśli posprzątasz. Po prostu wypożyczamy kajaczek, mówimy, że chcemy zbierać śmieci i pierwsza godzina wtedy nie jest płatna. Robiliście remont i macie sporo odpadów budowlanych, albo chcecie pozbyć się starego telewizora, chemikaliów czy przeterminowanych leków, od września Kaliszanie będą mogli w każdym momencie oddać problematyczne śmieci do tak zwanego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mają go od dawna mniejsze samorządy, a Kalisz wciąż nie, choć to ustawowy obowiązek. Ktoś podrzucił do lasu w Piwonicach 40 worków z gruzem. Po nitce do Kłębka kaliscy strażnicy miejscy dotarli do właściciela odpadów. Okazał się nim 51-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. Otrzymał mandat w wysokości 300 zł i został zobligowany do uprzątnięcia terenu. Choć oczywiście podstawa to ekoświadomość mieszkańców, to między innymi takim zdarzeniom ma zapobiegać PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To jest element potrzebny, konieczny i wręcz niezbędny, żebyśmy mieli czyste środowisko, żeby obywatel nie był zmuszany wywozić gdzieś w niedozwolone miejsca swoich odpadów. Wszystkie odpady, które nie są standardowymi śmieciami, powinny zostać przywiezione do PSZOK-u. Jest to miejsce, gdzie może zawieźć te odpady, które mu się nie mieszczą w koszu, ewentualnie pewne odpady, których nie powinien wkładać do kosza, czyli odpady niebezpieczne, baterie, świetlówki, różnego rodzaju chemikalia, resztki chemii budowlanej itd. Druga sprawa to jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to jest główny strumień, czyli wszelkiego rodzaju urządzenia generalnie, które są zasilane prądem.
I trzecia rzecz, powiedzmy opony, wielkogabaryty, meble różnego rodzaju. Te elementy powinny trafiać do przoku. Dlaczego powinny trafiać do przoku, a nie pod śmietnik? Ponieważ jak uczy życie i w polskie realia, te odpady są dewastowane. Baterie, jeżeli trafią do śmietnika, one są nie do wyłapania, później nie do wysegregowania, oddzielnie zebrane, dostarczone do przoku. Tam są dalej skierowane do recyklingu i mają swoje drugie życie. Przoki funkcjonują już od lat w całym kraju. Nasi sąsiedzi również mają tego typu punkty albo też je tworzą. Rozwiązanie PSZOK, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w okolicach naszych małych miejscowości funkcjonuje, na przykład na terenie gminy Blizanów, na terenie gminy Godziesze. To nie jest rzecz. W Kaliszu, w dużym mieście, 100-tysięcznym, jeszcze tego nie ma. Przyszedł czas, żeby to zrobić, bo ten czas związany jest z nowym kontraktem również, który będziemy podpisywać po przetargu. Kalisz nie stworzy na razie własnego PSZOK-u. Zleci jego prowadzenie firmom zajmującym się odbiorem odpadów. Funkcjonują one w rejonie ulicy Obozowej, funkcjonuje firma na ulicy Barzancie i również funkcjonuje firma przy granicy miasta w miejscowości Niedźwiady. To są te potencjalne tereny, gdzie już są te tereny. Nie wykluczamy żadnej z tych lokalizacji. Będzie to odrębne zamówienie. Każda z firm będzie mogła wystąpić albo w przetargu na odbiór, ale będzie mogła również przystąpić na prowadzenie PSZOK-u niezależnie od przetargów na odbiór. Punkt selektywnej zbiórki to z jednej strony wygoda, bo sami i wtedy, kiedy nam odpowiada, dowieziemy problematyczne śmieci, ale dla tych, którzy sami nie będą mogli przetransportować odpadów, problem. Po stronie mieszkańca będzie to pewna rzecz bardzo dobra, bo w każdej chwili, wtedy kiedy wyprodukuje swoje odpady, będzie mógł do tego punktu je zawieźć. Natomiast i mieszkańcy, i radni wskazywali również na pewne obciążenie. To obciążenie polega na tym, że dzisiaj odbieramy na przykład odpady wielkogabarytowe bezpośrednio spod domu. Natomiast ten obowiązek dowiezienia w tej chwili spadnie na wytwórcy odpadu, czyli na mieszkańca. PSZOK to jedna ze zmian dla Kaliszan w gospodarce odpadami. Największą będzie niestety podwyżka opłat za odbiór śmieci. Te nastąpiły już niemal w całym kraju. Dla przykładu w Ostrowie stawki poszły w górę o 60%. Umowa Kalisza z firmami odbierającymi odpady wygasa w lipcu. To od warunków finansowych nowej umowy będzie zależeć stopień podwyżki. Drożej za śmieci zapłacimy od września. O ile więcej, tego dowiemy się w sierpniu. Gdyby nie szybkie i sprawne działanie policjantów, mogłoby dojść do tragedii. W minioną sobotę w miejscowości Szałe do stawu wpadł 50-letni mężczyzna i zaczął tonąć. Na ratunek ruszyli przejeżdżający w okolicy funkcjonariusze komisariatu w Opatówku. Policjanci z komisariatu policji w Opatówku, którzy zostali skierowani na interwencję przez dyżurnego, zostali w trakcie dojazdu zatrzymani przez człowieka, który wskazał, że w stawie topi się mężczyzna. Policjanci szybko ustalili, gdzie jest topiąca się osoba, wskoczyli do wody i doholowali tego mężczyznę na brzeg, gdzie świadkowie pomogli go wyciągnąć. Okazało się, że 50-latek był pod wpływem alkoholu. Po badaniach na szczęście okazało się, że nie stało się nic mu poważnego, trafił pod opiekę najbliższej rodziny. Tutaj oczywiście apelujemy o zdrowy rozsądek, o to, żeby alkoholu nie łączyć z wypoczynkiem nad wodą, o to, żeby nad wodą opiekować się również dziećmi, bo tutaj najczęściej też dochodzi do zdarzeń niestety z udziałem tych najmłodszych. Oczywiście policjanci w tym przypadku byli na miejscu, zainterweniowali, niestety nie wszystkie osoby udaje się uratować. Oferowali do sprzedaży odzież i buty z logo znanych światowych marek, a nie mieli do tego prawa. Na jednym z kaliskich targowisk kaliscy policjanci zatrzymali 35-letnią kobietę oraz 38-letniego mężczyznę, którzy handlowali podróbkami. Podczas wszystkich przeszukiwań mundurowi zabezpieczyli łącznie blisko 700 sztuk różnego rodzaju odzieży, m.in. koszulek, swetrów i bluz. Towary nie miały nic wspólnego z oryginalnymi produktami, a naniesione na nich loga zostały użyte bezprawnie. Wstępna szacunkowa wartość strat na rzecz tylko dwóch z pokrzywdzonych firm wyniosła ponad 55 tysięcy złotych. Nieuczciwym handlarzom grozi do 2 lat więzienia.
służyła jako grzechotka, a może do religijnych rytuałów. W każdym razie fragment pisanki odkrytej na Zawodziu nie jest mimo nazwy wielkanocną ozdobą. Funkcja znaleziska nie ma tak wielkiego znaczenia jak fakt, że odkopano ją w naszym kraju. To wyjątkowo rzadki okaz i cały czas między naukowcami toczą się dyskusje, czy tego typu przedmioty wytwarzano w Polsce czy na Rusi. Fragment jest gliniany i pokryty szkliwem. Takich odkryć na ziemiach polskich jest niewiele. Tym bardziej kaliskie odkrycie można uznać za wyjątkowe i pokazujące, że średniowieczne rzemieślnictwo było wszechstronne. Takiej pisanki, ona pełniła też funkcję grzechotki. Znamy taki zabytek z Kalisza Zawodzia, z tym, że trochę w innego typu. Tamta pisanka miała guzy na powierzchni, ta jest płaska i ma taki ornament imitujący łuski rybie. Na Starym Mieście jeszcze mieliśmy jedną grzechotkę metalową, no a tutaj, jak mówię, kolejny bardzo ciekawy zabytek, który myślę wpisze się na stałe do takich najważniejszych zabytków z Kalisza. Tegoroczne badania na Zawodziu to kontynuacja prac z 2012 roku. W jednym z wykopów widać fragmenty pieców niezbędnych do wyrobu szklanych przedmiotów. Gdzieniegdzie archeolodzy znajdują też części wytwarzanych przez szklarzy drobiazgów. Tych obiektów już mamy kilka, takich dużych obiektów właśnie, gdzie produkowano między innymi szklane obrączki i pierścionki. Więc wychodzi na to, że Stare Miasto we wczesnym średniowieczu było bardzo, bardzo ważną osadą, też o charakterze rzemieślniczym. Wszystkie odkopane obiekty są opisywane, a przedmioty oczyszczane i inwentaryzowane. W przyszłości, jak inne odnajdywane na Zawodziu, wzbogacą stałą ekspozycję w Kaliskim Muzeum poświęconą początkom miasta. Wykopaliska prowadzi Polska Akademia Nauk, a finansuje miasto. Ekorekreacja w Kaliszu. Miłośnicy Prosny chcą zachęcić Kaliszan do aktywnego wypoczynku i jednocześnie do zadbania o czystość naszej okolicy. Pomysł jest prosty, wypożyczamy kajak i podczas pływania sprzątamy śmieci znajdujące się w Prośnie. W zamian za to pływamy pierwszą godzinę za darmo. Akcja ruszyła 2 lata temu w Danii i nosiła nazwę Green Kayak. Pomysł tak bardzo spodobał się mieszkańcom kopenhaskiej zatoki, że w pierwszym roku udało się zebrać 3 tony śmieci, a do dziś wyłowiono ich aż 11 ton. Inicjatywa spodobała się również Niemcom, Irlandczykom, Norwegom i miejmy nadzieję, że na dobre zagości w Polsce. Teraz rusza na przystani w Kaliszu. Pomysł podsunęło Stowarzyszenie Prosna od Źródeł, którego członkowie często organizują akcje sprzątania rzek. Oczekujemy, że użytkownik kajaczka po prostu po drodze posprząta śmieci z Prosny, no których niestety troszeczkę się znajduje. Jakie są warunki? Ktoś przychodzi z workiem na śmieci, tak? Najlepiej, żeby wziąć swój worek, żeby zabezpieczyliśmy dzisiaj tutaj paczkę na dzisiaj, jakby ktoś przyszedł, no, ale najlepiej zabrać ze sobą. Po prostu wypożyczamy kajaczek, mówimy, że chcemy zbierać śmieci i pierwsza godzina wtedy nie jest płatna. Tak? Gdyby się zdarzyło, że się nie znajdzie tych śmieci, to chyba tylko jest dobra informacja, bo znaczy, że Prosta jest czysta, ale na pewno jakieś śmieci się niestety znajdą. Oprócz kajaków w Kaliskiej Przystani można wypożyczyć rowery wodne, są dwuosobowe i większe, czteroosobowe. Dodatkowo nad Prosną w Kaliszu realizowany jest program edukacji żeglarskiej Polsailing. Program organizowany jest przez Polski Związek Żeglarski i ma na celu wprowadzenie dzieci i rodziców do świata żeglarskiego. Po raz czwarty dzieci uczą się pływać na deskach z żaglem, czyli na windsurfingach i uczą się też na optymistach, drugi rok z rzędu. Jest to grupa 200 dzieci w tym roku. W ubiegłym roku pobiliśmy rekord 240 było dzieci, które wzięły udział w tym programie. 100 się uczy na desce, 100 na optymistach. Zajęcia są prowadzone w 3 grupach tygodniowo. Uczymy żeglarstwa, uprawiania, znaczy przede wszystkim tak, zaczynamy od bezpieczeństwa nad wodą, tak? Czyli co trzeba bezpiecznie się zachowywać, czyli czapeczka, kamizelka, tak? Oczywiście opieka instruktora. Mają tutaj zapewnione bezpieczeństwo, dzieci są pod opieką instruktorów, którzy są na motorówkach, w związku z tym jest pełna opieka. No i dzieci mają możliwość poznania, czym jest żeglarstwo, tak? Czym jest deska z żaglem, czym jest optymist. No i powiem szczerze, że odnieśliśmy w ubiegłym roku duży sukces, bo po tym programie 40 dzieci z optymista została potem w klubie i teraz kontynuuje swoje zajęcia dalej, już w klubie startuje w regatach.
A w ten weekend warto przyjść nad rzekę i obejrzeć na żywo zawody kajak polo. Kaliska przystań otwarta jest na wszystkich i zaprasza na kajaki, rowery wodne i żaglówki. W okresie wakacyjnym w dni powszednie sprzęt wypożyczyć można od 15 do 19, a w weekendy od 11 do 19. Wypożyczenie roweru wodnego na godzinę kosztuje 20 zł w weekendy, a od poniedziałku do piątku 15 zł. Za godzinne pływanie kajakiem zapłacimy 15 zł. Poseł PiS szuka osób prześladowanych za wiarę. Piotr Kaleta zapewnia, że jeśli zgłoszą się do niego katolicy, którzy byli szykanowani przez osoby homoseksualne, a podstawą była ich wiara, to uzyskają niezbędną pomoc prawną. Taka deklaracja to pokłosie zwolnienia przez IKEA jednego z pracowników. Według firmy wpis mężczyzny pod tekstem o równych prawach wszystkich pracowników z wykorzystaniem cytatów Biblii mógł naruszyć godność osób LGBT. Według zwolnionego to dyskryminacja jego wiary. Czy takich osób jest więcej? Według Piotra Kalety sytuacja z IKEA pokazuje, że katolicy mogą czuć się zagrożeni i mogą mieć obawy przed wyrażaniem głośno swojej wiary i jej dogmatów, a to już wymaga jego interwencji. Dochodzimy do takiej sytuacji, że no jak gdyby maski opadają, że ten homoterroryzm zaczyna w Polsce przybierać takie realne kształty. Przyszły takie czasy, że właśnie staje się sytuacja dokładnie odwrotna, że nie to, że osoby homoseksualne są w jakiś sposób prześladowane czy szykanowane, tylko dzieje się dokładnie odwrotnie. I w związku z tym, jeżeli byłyby takie sygnały, to nasze biuro oczywiście jest tutaj do dyspozycji tych wszystkich, którzy z takimi problemami by się mieli zgłaszać. Dlatego oferuje pomoc tym, którzy za wiary są szykanowani przez środowiska LGBT. Wsparcia mogą szukać w biurze PiS przy ulicy Zamkowej. Czekanie na autobus połączone z poznawaniem sztuki. Na kaliskich przystankach pojawiły się głowy i portrety kobiet, a także Kopernik. W ten sposób Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu przez projekt Postój ze sztuką chce przybliżyć mieszkańcom miasta twórczość Tadeusza Kulisiewicza, którego rok obchodzimy. Skany prac mistrza potrzebne do przygotowania prezentacji pochodzą ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Plakaty z grafikami pojawiły się na 8 przystankach w centrum miasta. To kolejna odsłona projektu Galerii imienia Jana Tarasina Postój ze sztuką. W ten sposób dzieła artystów wychodzą do ludzi, a przestrzeń Kalisza staje się realnym miejscem zaistnienia sztuki. Na kaliskich przystankach do końca sierpnia możemy przyjrzeć się dziełom Tadeusza Kulisiewicza. Kaliszanina, znakomitego grafika i rysownika. Nieprzypadkowo właśnie teraz padł wybór na tego twórcę. Rok 2019 w Kaliszu jest dedykowany właśnie jemu. To wszystko w magazynie miejskim. Aktualne informacje z Kalisza i regionu znajdziecie zawsze na portalu faktykaliskie.pl. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór pogodny z 17 stopniami Celsjusza. Ciśnienie na dobrym poziomie 1002 hektopaskale, wiatr umiarkowany. Noc bezchmurna, temperatura spadnie do 14 stopni. Czwartek słoneczny i rześki, maksymalnie 20 stopni ciepła. Ciśnienie stabilne 1003 hektopaskale, wiatr umiarkowany z zachodu.